Dzień dobry, a dzisiaj z Monik jest moja koleżanka Fifi. Jesteśmy w Świerklańcu, w pawilonie tropikalnym, gdzie pokażemy, jak uprawiać i jak pielęgnować rododendrony, ale również przejdziemy się spacerkiem i zobaczymy te piękne rośliny tropikalne razem z Fifi. Także zapraszamy, idziemy. Tutaj jest bardzo dużo roślin tropikalnych, egzotycznych w pawilonie tropikalnym, bo tak się nazywa. Proszę nam coś powiedzieć o ilości drzew, ilości palem. Jest tutaj dość spora ilość różnych gatunków. Ciężko określić konkretną liczbę ze względu na ciągle zmieniający się asortyment. No tak. Więc trzeba przyjechać i regularnie sprawdzać, co jest. Pawilon jest cały czas czynny. Pawilon jest cały rok i czy to jest okres letni, czy to jest zimowy, jest tutaj zawsze utrzymywana duża temperatura ze względu na specyfikę gatunków. Za nami piękny wodospad z egzotycznymi rybkami. Po prawej papuga Ara. Zgadza się. Która jest od dawna, jak pamiętam. Jest u nas około roku czasu. No właśnie. Dzieci karmią, rodzice karmią od ręki. Kto się nie boi oczywiście. Jest bardzo oswojona. Zresztą wszystkie zwierzątka i ta małpka i widziałam lemura tu spacerującego. Są bardzo oswojone. Pani mnie jeszcze dzisiaj i pomoże mi uprawiać i dbać o rododendrony. Tak też pooglądajmy tropikalny pawilon i czegoś się nauczymy. Zapraszam. Dzień dobry Marku, tutaj mam glinkę do utrzymywania wilgoci dla wszystkich roślin, dobrze? Dobrze mówisz, dzień dobry Moniko. Taka glinka jest niezbędna przy sadzeniu nowych roślin. Aha. Ona pozwala nam utrzymać odpowiedni stopień wilgotności. W momencie, kiedy jest za dużo wilgoci, ona chłonie, w momencie, kiedy jest za mało, oddaje roślinie to, co ma, że tak powiem. Czyli jest to cudowny produkt niezbędny w ogrodnictwie. Jest bardzo ważny. I to jest dla wszystkich roślin. I dla rododendronów, które dzisiaj będziemy przesadzali. I dla róży, i dla wszelakich roślin, dla tak? Wszystkich, absolutnie dla wszystkich roślin. Okej, to pokażmy. Już może przygotowaliśmy sobie tutaj dołek. Ile takiej glinki do takiego dołka potrzeba, by przesadzić takiego rododendrona? W zależności od tego, jak duży jest to rododendron. Ale w tym wypadku będziemy sadzili dwa rododendrony. Tak? I tak naprawdę wystarczy garstka tego produktu. Tyle? Że, no to jest około tam 10 deko, tak? Rozumiem, proszę bardzo. To ja może najpierw zaczniemy od linki. Trzymamy. Proszę bardzo. Tutaj dookoła. Aha. Wysypujemy. I tak obsypujemy cały ten dół, tak? Cały dół, żeby i od razu roślina miała dostęp do i od razu linki, tak? Wkładamy do tego dołu. Roślinę. Wsadzamy roślinę. Jedną, tak. Drugą. I tyle glinki wystarczy. Tyle glinki w zupełności wystarczy. Powiedz mi, jak często używamy takiej glinki przy przesadzaniu? Przy przesadzaniu raz i to już wystarczy. Ta glinka będzie już tam cały czas się i znajdować. Będzie uwalniała tą wilgotność, jak i odbierała wilgotność w zależności od potrzeb roślin, tak żeby było idealnie. Dokładnie. Świetny produkt. Tak jak obiecałam z panią Justyną, pokażemy, jak pielęgnować rododendrony. Takie podłoże gotowe z osmokota służy nam do nowo zakupionych rododendronów. Jest to idealne podłoże, ma odpowiednie pH, zawiera nawóz, dlatego sadząc do takiego podłoża już właściwie nic oprócz podlewania nie musimy z tą rośliną robić. No tak, czyli kupujemy nową roślinę, przesadzamy do tego podłoża, podlewamy i mają nam kwitnie. Natomiast jeżeli kupiliśmy roślinę i mamy takową w ogrodzie z rok temu czy 2 lat, to wtedy jak nawozimy? Wtedy pamiętamy na wiosnę zastosować nawóz. Najłatwiej użyć długo działający, typu na przykład osmokotę. Taki, tak? Tak. Dobrze i wtedy taką jedną miarkę wsypujemy do jednej rośliny, podlewamy. I to wystarczy raz na pół roku, prawda? Raz na pół roku, a na jesień używamy podobnego typu nawozów, ale typowo jesiennych. Dziękuję za pomoc. Kochani, proszę. Już wiemy, jak nawozić, podlewać rododendrony. W przyszłym odcinku o innych roślinach piszcie do nas na Facebooka, na Monix Film, by takie nagrody zdobyć. Pozdrawiam i do zobaczenia. Pa, pa!